Witajcie kochani ponownie. Dzisiaj będziemy wspólnie gotować zupę z jajkiem i pieczarkami. Do przygotowania zupy będziemy potrzebować 7 szklanek bulionu drobiowego, 210 g ugotowanego rozdrobnionego mięsa z kurczaka. Jakby Wam się udało kupić swojskiego kurczaka, to by było super. Jedną łodygę selera naciowego pokrojoną w plastry, pół cebuli też pokrojonej w kosteczkę, 8 pieczarek pokrojonych, 3 łyżki masła, 4 rozbełtane jajka, sól i pieprz. Do nagrzanego bulionu dodajemy kurczaka, masełko, pieczarki, seler i cebulę. Wszystko to razem mieszamy. I gotujemy do momentu, aż tutaj nam warzywka będą miękkie. No przede wszystkim seler, bo pieczarka się szybciutko ugotuje. Słuchajcie, u mnie te warzywa to 5 minut doszły, także już są mięciutkie. I teraz wlewamy jajko. Jeżeli macie możliwość oczywiście, to też kupcie swojskie jajeczka, są najlepsze. I tutaj gotujemy, słuchajcie, do momentu, aż nam się tutaj to jajko zetnie, oczywiście mieszając. Jeżeli jest potrzeba, doprawcie solą i pieprzem. Wymieszajcie. Jeszcze u mnie już się jajeczko ścięło. Teraz spróbujcie zupkę. Pyszna wyszła. I myślę, że zupkę mamy gotową. Super. Bardzo szybko się przygotowuje. Słuchajcie, zupka wyszła pyszna. Mam nadzieję, że Wam też będzie smakowała. Widzimy się niebawem w następnym odcinku.